Słowa Ewangelii według świętego Jana. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Pojawił się człowiek posłany przez Boga. Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz posłanym, aby zaświadczyć o światłości. Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie było Słowo, a świat stał się przez nie, lecz świat go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi. Tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. I oglądaliśmy Jego chwałę. Chwałę, jaką jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła w słowach: Ten był, o którym powiedziałem. Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. Z Jego pełności wszyscyśmy otrzymali łaskę po łasce. Podczas gdy prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział. Ten jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o Nim pouczył. Ostatni dzień roku zamyka prolog Ewangelii świętego Jana. To przepiękny i bardzo głęboki tekst. Kiedy jeden z ojców Kościoła zabierał się za pisanie komentarza do Ewangelii Janowej, temu jednemu fragmentowi poświęcił ponad 300 stron, z tego większość o pierwszym zdaniu tej Ewangelii. Wspominam o tym, aby uświadomić nam wszystkim, jaki ogromny potencjał i jaka wielka głębia kryje się w Słowie Bożym. En arche en hologos. Tak brzmi w oryginale to pierwsze zdanie. Każdy, kto zetknął się w szkole lub na studiach z filozofią starożytnych Greków, wie, że kluczowym dla nich było pytanie o to, co jest arche świata, czyli zasadą, fundamentem świata. Albo prościej, co jest tym czymś, co sprawia, że świat istnieje. Arche, zasada porządkująca świat. Każda ze szkół filozoficznych udzielała własnej odpowiedzi, sądząc, że tylko ona ma rację. Święty Jan adresuje swoją dobrą nowinę do Greków, potomków tamtych starożytnych filozofów i udziela na to najważniejsze pytanie filozofii odpowiedzi en hologos. Na początku, a więc zasadą, dzięki której istnieje wszechświat, a w nim porządek, jest logos, czyli słowo, nauka, mądrość. Warto jednak od razu zauważyć, że u Jana logos jest osobowy, a zatem chodzi o mądrość Bożą, o drugą osobę Trójcy Przenajświętszej, Jezusa Chrystusa. To przepiękny, a jednocześnie bardzo głęboki tekst. Już to pierwsze zdanie ustawia nasze myślenie na właściwe tory. Nie szukajmy zasady porządkującej świata nie gdzie indziej, jak jedynie w Bogu, który stał się człowiekiem i ukazał się światu jako Jezus Chrystus.